Drodzy, serdecznie Was zapraszam w najbliższą niedzielę, by zastanowić się nad słowami apostoła Pawła, które są zawarte w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Czyż niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, dlatego więc obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Drodzy, w kontekście tego słowa, czym jest dla nas zakon? Czy Ewangelia pozbawia ducha zakonu? Często jest tak w naszym życiu, że zakon staje się Bogiem i tylko zakon. Jest on suchą literą, która nam rozkazuje, jest zapisana na tablicach kamiennych. Ewangelia wprowadza ducha, duch zaś ożywia. Chciałoby się właśnie w tym momencie przypomnieć słowa reformatora, że Ewangelia jest zawarta w zakonie, a zakon w Ewangelii. Czy musimy odrzucić zakon, przykazania Boże? Czy one są złe same w sobie? Absolutnie nie, przenigdy. Dlatego też mamy dostęp jako słudzy Boży do nowego przymierza, które zostało nadane w Jezusie Chrystusie. Mamy żyć zakonem, ale w perspektywie Chrystusa. Mamy zakon wypełniać, ale dla bliźniego i dla siebie samego. Drodzy, jak jest w naszym życiu? Często tworzymy zakon czymś osobnym niż Ewangelia i bardzo dobrze. Ale powstaje między tym albo. I często wybieramy albo samą Ewangelię, albo sam zakon. Gdzie jest w tym wszystkim Pan Bóg? Czy jest pomiędzy tym albo, czy ponad albo. Dlatego też, drodzy, jak wygląda litera zakonu pańskiego w naszych sercach? Czy jest ona po prostu tylko literą, czy też jest wypisana na naszych tablicach serc ludzkich? I czy też działa w nas Duch Boży, który prowadzi nas ku sprawiedliwości Chrystusowej? Zapraszam Was serdecznie w najbliższą niedzielę, by pochylić się nad tym słowem apostoła Pawła.